Hello wszystkim, z tej strony Pygy, a to jest kolejny odcinek fanartów, który pokazuje się raz w miesiąc i dotyczy fanartów, które się przesyła przez cały miesiąc. Więc jej! Nadszedł czas na wrześniowe fanarty, jej! I przy okazji, teraz już... Na 100% mamy rocznicę filmików fanartowych, więc hell yeah, dziękuję bardzo za wszystkie wasze fanarty, nie? I oczywiście będę czekał na więcej. Tak więc można rzec, że te wrześniowe będą dość chyba krótkie, ponieważ widzę, że mam tylko jedną stronę fanartów, tak jakby. Nawet nie wiem, czy jest pełna, ale tak czy siak, będziemy je pokazywać, ponieważ po to te całe filmiki są. Tak więc, tak więc, by the way, co tam was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i rodzina, i przyjaciele, i pieski. A Reksio sobie śpi. O, tylko powiedziałem, Reksio już ogonkiem macha, nie? Taki fajny. A tylko ty moją poduszkę rusz, bo ja wiem, że ty tam nochem... Blisko niej jesteś. O, Reksio do mnie przyszedł. Cześć, no. O, jak lubi, jak się drapie. Jak lubi. Ale dobra, idź tam dalej spać, bo ja fanarty robię, nie? Wiem, że mnie jest ich dużo, ale i tak nie chce mi się przedłużać, Reksiu. Tamo! Na łóżko! Właśnie, już, śpi kanapowcu. Tamo! O Jezu Chryste! Chodź. No gdzie? Wyjść chcesz? No to spadaj w takim razie. O mój Jezu, Reksiu, zdecyduj się! Ja tu teraz właśnie zacząłem nagrywać! Chodź tu! Jasnej cholery! O! Jeszcze dupę ci przyciąłem niechcący. No chodź. Drzwiami. Chodź! Chodź! O tak o, no. Dobra, o Jezu Chryste, dobra. Ile to ja się z Reksiem mordowałem, 1,5 minuty? Dobra, tak więc myślę, że czas, nie przedłużając, po prostu pokazywać fanarty, ponieważ no. Okej. Więc tak, pierwszy fanart będzie od chłopaka z depresją. Zapisz plik. Taki naprawdę jest nick, nie? Ja nic nie wymyślam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Proszę bardzo. Oto on. PGX Jeff. Wypierdalać z tym gównem. To jest prawda! Ja nie chcę takich shipów. Tak więc no, dziękuję bardzo. I no, fajną minkę z nienawiści mam. Tak patrząc na ten napis. Okej, okay, dziękuję. I lecimy dalej. Od chłopaka z... to ten sam fanart. Okej, okay, dwa razy się wysłał, nie ma sprawy. Od Amelius the End. Okej, w takim razie. Zaraz, są dwa. Pobieram dwa. Zapisz plik. I tak. Pierwszy od Amelius the End. Okej, działa. To jestem ja. I'm not cute, baka. No, bardzo fajne. Ale to prawda, nie jestem cute, wy baki jedne. I drugi fanart, który jest od przyjaciółki Amelius the End. Proszę bardzo. Kurczę, dużo się tutaj dzieje. Mamy Laughing Jaffa, który lubi Volmo. Ja, który krzyczę pomocy. Tutaj mamy jakiegoś drzewa. Tutaj też jest drzew. Maski. Slenderman, który przypomina kciuk. Jenson the Toymaker,
Ten z zieloną czapeczką, nawet nie wiem w sumie co to jest. Jakiś Kacper? Majny! Co ja tu robię? Smile Dog pewnie? Nina? Kilias? I ten, jak mu tam, Eyeless Jack? I tutaj mnie jakiś chyba homo nie wiadomo lui gryzie za włosy. Ja w takim razie mu odgryzę łeb, bo jest taki mały. Ale no, dziękuję bardzo. I tak przydałaby mi się pomoc w takim momencie. Nie róbcie mi krzywdy. Okej. Bardzo fajne fanarty, dziękuję. Idziemy dalej. Od Antykujona. Zapisz plik. Tako. Proszę bardzo. Więc to jest plan lekcji. Na którym widnieje ja i Monika. Ja i Monika oraz ja i Monika. Naprawdę bardzo fajne, o Jezu. Masz fajny styl rysowania. No i na taki plan lekcji raczej byłoby o wiele łatwiej się patrzeć, czyż nie? Szczególnie dlatego, że to jest własnej roboty. No, dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo fajne. A ten ja i Monika w tym... To jest namiot, czy taki trochę hamak? No, bardzo fajny. No, dziękuję. Idziemy dalej. O kurde. O chwila. Raz, dwa. Raz. Pięć mamy. Chociaż to jakieś JPG, które nie... Są dwa JPG, które mi się nie pokazują. Spróbuję ściągnąć wszystko i wszystko pokazać, ale nie wiem, czy te, co nie będą się pokazywać, na miniaturce będą także kompatybilne z tym, z OBS-em, ale spróbuję! Tak więc, no, od Susan Chan mamy 7 w takim razie. Zaraz, 4, 5, 6, 7, no, 7. Zaraz wszystko pościągam i będę pokazywał po kolei. W sumie to ja się cieszę, że ten mój transfer w internecie jest jakiś taki okej w tym miesiącu. Ponieważ no, z łatwością mogę wszystkie fanarty ściągać i jest o wiele... O, dobra, pokazuje się tutaj, widzę. I tak, wklej. I moment, może tam tako. I tak, jak to z kolejnością? Chyba najpierw to. W sumie będę leciał tak, jak jest to w e-mailu, nie? Dobra, więc od Susan Chan. Pierwszy. Osiet. Jedz, pij, żuj! Orbit White. Wiedziałem, że to to. A i kubeczek płaczący. Spierdzielaj, nikt ci nie lubi. Znaczy nie, no, kubki raczej są pożyteczne, ponieważ można w nich robić herbatę. Flip that table! Flip this table! Flip all the tables! Tylko trzeba... A, to... A, dobra, no to teraz już wiem, czemu ten kubek płacze. Nie dlatego, że jest Orbit White, tylko dlatego, że rzucasz stołami! I nie chcę zostać rozgnieciony przez taki stół. To ma teraz sens, to ma teraz sens. Tako. Chyba ten jest drugi, ale nie jestem pewien, jednak no. O, dwa, dobra. Put the tables back. Chwila, chociaż trochę zmniejszę. Ej, ja chciałem zmniejszyć, nie przemieszczać. Dziękuję bardzo. O, put the tables back. Never. Because I'm... Ciekawe, co będzie dalej. Chwila. Tylko because I'm... fabulous. Chwila. Też zmniejszę trochę. Tako. O. No i very nice. Fabulous. Zawsze takie jest najlepsze, nie? Moje kurde włosy są fabulous. Więc no,
Tak samo jak ta... jak te kurde rzeczy się nazywają, że tak ze znaków robi się rysunki, emotki to chyba raczej nie są. Chociaż no powiem, że emotki, mimo tego, że jestem na 100% pewien, że tak to się nie nazywa. Okej, i tak, jeszcze zostały nam 4. Też po kolei mam z tym iść, ale zbytnio nie wiem. Chociaż... chyba ten idzie pierwszy, dobra. Kurde! Tako. A nie, to jest trzeci. Dobra, w takim razie po kolei będę pokazywał... nie to, że pokazywał, tylko że... O, jak to jest trzeci, tak jakby drzew płaczący kituś, to dam cię... gdzieś tu. Okej, to chyba będzie pierwszy. No, udało się. O, to jest też drzew. Chwila. Jezu Chryste, czemu kurde OBS nie możesz sam dostosować wielkości tych obrazków? Ja pierdzielę, wszystko muszę sam zmniejszać, bo jesteś nieogarnięty. Więc tak, tutaj drzew doszukuje się miłości. Jako kociak. Tutaj. To pewnie drugi będzie, bo widziałem na miniaturce 2. Koło kotka. O. Nie kurde! Spierdalej! Nie będzie miłości. Wypluję na ciebie mojego kłaczka, skurwysynu. 3. I ten. Prr. Gdzie ty tu jestem? Jesteś raczej, no. Ja też tu jestem, ponieważ jakby mnie nie było, to by nie było filmiku z fanartami. Tako. I proszę bardzo. No. Zawsze to znęcanie się nad tym Jeffem powoduje, że po prostu mruczę sobie. To jest takie piękne. O, i Skittlesy. Dobra, tak więc no, dziękuję bardzo. Za fanarty. Z kitkami i z emotikonkami, że tak powiem niby. Coś takiego. Mimo tego, że to nie są emotikonki na pewno. Ale ja tak je nazywam, ponieważ nie mam innego nie mam pojęcia inaczej, jak się nazywają. Dobra, dziękuję bardzo i idziemy dalej. Od gryfa.pl. Zapisz plik. Tako. Okej. Tako i proszę bardzo. Zaraz. Jeff, teraz pora na ciebie. Ban! Hej, o tak w ogóle to w oczach masz sharingany. A no, bo są czerwone, widzę. No, sharingany zawsze na propsie. Chociaż kurde są bardzo OP i moim zdaniem te sharingany to trochę Naruto zniszczyli. Ale no, dziękuję bardzo. Trochę zmniejszę ciebie. O tu i tutaj jeszcze w tą dziurkę wsadzi się jakiś kwadratowy fanart. To więc no, dziękuję. I Jeffa trzeba zbanować. O, od Kenny 93. Mam nadzieję, że nie będziesz mieć raka. Ten mem jest cudny. Otwórz grafikę w nowej karcie. Chwilę. Może pokaż obraz bardziej. Nie, nie mogę. Chwila. Kopiuj obraz, kopiuj adres, zapisz obraz, wyślij obraz, ustaw jako... Nie, nie będę ustawiał jako tapety. Zapisz obraz jako może? Ale nie, bo mi zapiszę bez tego. Chwila, w takim razie jak to zrobić? JPG może? Chociaż nie wiem. Moment. Gdzie on jest? Tu jest?
Nie, nie działa. Nie wiem czemu nie pokazuje mi się otwórz grafikę w nowej karcie. Nie mam zielonego pojęcia. A spróbuję przesunąć. To chyba pewnie będzie za małe, nie? Tak mi się wydaje. Ha? O mój Boże! JPG? Nie, też nie działa. Chwila. Nie, w ogóle nie działa niestety. Więc... niestety nie mam jak pokazać tego mema. Ale no, po prostu przesyłajcie mi jako normalny plik graficzny czy coś takiego, ponieważ no inaczej będą takie niestety sytuacje, w których nie będę mógł pokazywać tego fanarta, czy tam mema, czy tam cokolwiek, więc niestety jakby co Kenia 93, to wyślij mi go po raz kolejny i pokażę go jako październikowe fanarty w listopadzie. O ile nie zaliczę obsuwy, ale raczej nie. W sumie teraz mam lekką obsuwę, powinienem zrobić ten filmik jakiś tydzień temu. Ale no. Dobra, od Jonka Gaminga 1122. Już ściągam. Zapisz plik. W sumie szkoda trochę, że na tym Google te miniaturki pokazuje ten fanartowe, ponieważ to tak jakby spoileruje. No nie, to co ma być, ale chociaż z drugiej strony to może nawet i dobrze, bo nie chciałbym, kurde, ściągnąć jakiegoś siusiaka czy coś i pokazać na wizji. Tak więc no, z drugiej strony może lepiej jest, jak te miniaturki się pokazują. Dobra, proszę bardzo. Jeff mnie zajebie! Co to, ketchup? Czy jakiś chyba piwo? Czemu miałby, kurde, drzew zapierdzielić słonika EXE? Przecież drzew, kurde, jest taki edgy, że nawet by nie tknął piwa. On by tknął denaturat. Albo arszenik. Ta, myślę, że bardziej wolałby arszenik. Ta. Tak, też mi się zawsze wydawało, że on, tak patrząc na jego ryj, to zawsze pije arszenik. Albo kwas solny. Ta więc no, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie pasowało. O, dobra, pasuje. I lecimy dalej. Od NN. Zapisz plik. I One True Pairing. Jeff Demnemo X Magikarp. O kurde, ten ryj Jeffa tak pasuje. Niestety wszystkie ryby spotykają to samo przeznaczenie. How much do I pay? Cóż, Magikarpa trochę mi szkoda, ale Jeff niech spierdziela. Ale hej, przynajmniej umarli razem. Nawet oczów nie mają. W sumie mają takie puste głowy, że nawet jakby ich im tą nitkę przez te oczy przepleść, to kurde, nic tam im nie przeszkadza pomiędzy, ale no, bardzo fajne, dziękuję. No, naprawdę super. I tak, to jedyny real kanoniczny ship, ja też się zgodzę, ponieważ no, dzięki temu ludzie mogą się odpierdzielić z PGXDev. Rabbit? Dobra, to nie są fanarty. Nie wiem, czemu mi, kurde, Rabbit tutaj się przysyła. Od KGM-a. Oto i powtórne wysłanie komiksu z edycji lipca. Okej, okay, spoko, dobra. Zapisz plik. Chwila. Tutaj? Nie, kurde, nie tutaj. Tutaj. Gdzie to jest? O, jest, dobra. Okej, okay, i tak. To jest komiks z lipca, tyle że w większej rozdzielczości, więc no, będzie można łatwiej rozczytać, co tam ludzie mówią. Więc proszę bardzo. O kurde. What the... Czemu mi to...
Czemu mi to, kurde, nie działa? Moment. Moment. Bo w ogóle mi nie pokazuje ten komiks. Niby obramowanie jest, no nie? Ale ja pierdolę, chwila. Jakie on ma wymiary w ogóle, ten plik? Właściwości. Trzy tysiące 148 na 20 000 pikseli. O Jezu Chryste, chwila. Ale kurde, to by... Moment, to by normalnie pokazał OBS, ale czemu mi nie chce pokazać? Chwila. Ja pierdzielę, jebana technologia! A jak... Zmienię ten... Mogę w ogóle zmienić rozszerzenie? Nie, nie mogę. O kurwa, no to mamy problem. Chyba, że... Nie, nie pobieraj, ja chcę zobaczyć! O Jezu Chryste. Co tu teraz z tym fantem zrobić teraz? O mój Boże. Chyba mam w sumie chyba pomysł. Jako, że na OBS się nie pokazuje, to może zaraz dodaj przechwytywanie okna. Fotos? Nie, kurde, nie działa. Ja pierdolę. Na serio? A spróbuję ręcznie. Dodaj obraz. Ta, przeglądaj. Biuro. To. W ten sposób będzie działać? Nie, w ten sposób też nie działa. Nie, dalej pokazuje mi niewidzialność. Enkodowanie przeciążone. Okej, chyba wiem, dlaczego już się nie pokazuje. Po prostu, no, plik jest tak ogromny, że przeciąża mi OBS-a po prostu. Jednak te 20 000 pikseli to trochę przesada, więc kurde, niestety nie będę mógł go pokazać, bo OBS odmawia mi posłuszeństwa. Tak więc, no, tak czy owak, I tak wielkie dzięki za ten komiks. Ja pierdzielę, trochę siara, bo nie mogę nic z tym zrobić, ale no niestety idziemy dalej. Od psychopaki. Sam się o to prosiłeś? Niby czemu? Ja się o nic nie proszę. O. To jest Murzyn Man. Ale on nie powinien mieć ryja, ma małe oczka i uśmiechniętą buzię. To mudziny tak mają? I ładny różowy garnitur. Okej, okay, thank you very much. No, bardzo brązowy. Okej, okay, idziemy dalej. Od Ink Sans Platuna. Znanego także jako Sansi 0102. Zapisz plik. Tako. I proszę bardzo. Zobaczmy. Opis. Imię maski, wiek nieznany. Ubiór. Biała maska z karniakiem. Zabycie gównianą pastą oznacza oszczana przez Jeffa po imprezie kanistrem benzyny kurtka brązowej, jakie jego bullshit w kiblu. Fan pygnie włosy. Co on ma tam między tymi? A! Chyba wiem, to jest tak jakby siusiak. Myślałem, że to pryszcz jakiś taki z aurą świętości różowy. Opis. Imię
Ink Snan Splatoon, wiek 11, ubiór niebieska maska, Iles Jacka z Halloweenowej imprezy, okulary minionka, świąteczna fedora, amerykańska kurtałka, fanpyg tak. No. Co ty tutaj masz na ręce, na tym, na ramieniu? WS? Jakaś chyba odznaka. Tak czy siak, no. Dziękuję bardzo. Tako. No. I idziemy dalej. Od Susan Chan. Zapisz plik. Tako. Tako. I proszę bardzo. Dupnę se monsterka. Z zielonym kwadracikiem. No, a jakże inaczej. W sumie monsterek też zielony, przynajmniej ten oryginalny. No, bardzo fajne. Dziękuję, dziękuję. Bardzo, bardzo fajne, naprawdę. Hell yeah. Dobra. No, bo no, monsterki zawsze na propsie, czyż nie? Idziemy dalej. Od Xperego X'a. Zapisz plik. I proszę bardzo. To wszystko wina, to wszystko twoja wina. Piggy Adventure wkrótce. Tyle, że no, już raczej nie wkrótce, ponieważ ten fangame został już ograny. Jej! Tylko kurde pokazuję, jaką obsuwę mam z tymi fanartami, czyż nie, mimo tego, że mam niewielką, to i tak jakąś taką mam. Okej. Okay. Dziękuję bardzo i fakt. To zawsze jest... To jest wina Toada, że ja kurde mam opóźnienie. Tak, to jest totalnie jego wina. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Od Anonima 2600. Zapisz plik. Gdzie ty jesteś? Nie tu. Tu? Tu. I... Proszę bardzo. Odśwież nas! Autyzm. Może kiedyś. Czekolada 666. Ja bym czegoś takiego nie odświeżył. Pierdziel się, Jeff. Nie będziesz mi mówić, co mam robić? Co ty znowu robisz, Reksiu? Chcesz sobie iść czy coś? O, znów przyszedł na drapanki, no. Czekaj, Reksiu, tylko dopasuję tego fanarta gdzieś tutaj, żeby pasował. W sumie, o, żeby był fajny kolaż. O, Reksiu, jak lubi. To co, ty chcesz siku czy coś? Czy tylko tak stoisz? Budziusiek. Dobra, to chodź, nie wiem, wypuszczę cię czy coś, bo już sam ja nie wiem, czego ty chcesz. No i spadaj. No, będę musiał pamiętać, żeby za jakieś 10-15 minut go wpuścić. Ale pewnie zapomnę i będzie za drzwiami czekał. Ale no, dziękuję bardzo, idziemy dalej. .mp4, niestety tego chyba nie pokażę. Boję się, że to będzie, nie wiem, jakiś filmik in real life, czy coś takiego, gdzie będziecie się pokazywać i tak dalej, bo miniaturki nie widzę, więc wolę lepiej nie ryzykować, ale i tak go sobie ściągnę. Zapisz plik. A nie, chwila. A, to animacja chyba. Więc w sumie mogę pokazać, mimo tego, że dźwięku nie będzie i po tych 7 sekundach zniknie. Okej. Okay, od Susan Chan. Senpai! Nope. No, zaraz jeszcze raz. End zjeba dekibel. Na pochybel posępnego czerepu. No, to było bardzo fajne.
Ja pierdzielę, ta gaśnica. O, kurde, no tak zniknęło. Tak więc no. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Od KGM47. Zapisz plik. 5 styles challenge. Proszę bardzo. Więc tak. Darkest Dungeon. Don't Starve. Death Coming, Deponia i Homestuck. Żadną z tych gier nie grałem, chociaż słyszałem o Darkest Dungeon i o Don't Starve. A Homestuck to jest gra, czy jakiś chyba komiks tylko? Tak czy owak, no, bardzo fajne, ja pierdzielę, naprawdę. Jeff, spadaj! A nie, to nie, może nie Jeff, to tylko ja. Z tą gaśnicą na tym, na koszulce. Ale no, naprawdę bardzo fajne. Dziękuję, dziękuję. W sumie zawsze lubiłem takie fanarty z tymi, takie 5 styl challenge i tak dalej, no nie, bo naprawdę to pokazuje, jak można różnorodnie to samo narysować różnymi stylami. Okej, okay, od Bentroxa. Już ściągam. Zapisz plik. Tako. I proszę bardzo. Nienawidzę cię! Wzajemnie. To jest, no, jakby co to jest, nawiązanie do creepypasty I Hate You. Ponieważ no, tylko w I Hate You Luigi ma taki zrąbany ryj, no nie? Chociaż jakby on wpadł do lawy, to nie tylko ryj miałby zrąbany. Właściwie to nic nie miałby zrąbanego, bo kurde by spłonął na miejscu, rozpuściłby się. Nic by z niego nie zostało. Ja pierdzielę, jeszcze bardziej zrąbana jest ta pasta, jak teraz o tym myślę. Chociaż mimo tego, że nie pamiętam jaka ona, co tam było konkretnie, to... No, tam fragmenty jakieś mi tam zostały w pamięci z niej. No więc no, dziękuję bardzo. Okej, okay, od filozofa. X-a. Już pobieram, zapisz plik. Dobra. Okej, spoko. Więc chwila, zaraz pokażę. O kurde. Czemu mi się te foldery mylą i tak dalej? O, tak będzie lepiej, jak zrobię. Trochę w Tetrisa się pobawiłem. Bo mogę! Okej. Okay. I proszę bardzo. I jeszcze przekształcenie obrazu. O! Osiet! 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 Ale kurde, fajne, chwila. Chcę zobaczyć w całej okazałości. Tako, ło. O kurde, ale fajne, naprawdę. Wolę anime, więc naszą bitwę widziałbym właśnie tak. Dla zachowania symetrii masz 5 boków z jednej strony, jeden z innej. Ja też. Okej, naprawdę, bardzo fajne. Oh my god. Super, dziękuję bardzo. O Jezu. Oczywiście ja bym wygrał. Ale no, i tak, dziękuję bardzo. Naprawdę fajne. Tak o. Hell yeah. Idziemy dalej. O, znowu rabbit. Spierdalaj, rabbit. O, raz, dwa. Okej, okay, od Susan Chan mamy dwa fanarty, chociaż raczej chyba jeden szkic i jeden fanart, ale zobaczymy. Dobra, więc tak i gdzie jest ten drugi? Ja pierdzielę, muszę podczas fanartów usuwać te wszystko to, co mam w folderze do pobranych rzeczy, bo o, tu jest. Ja wasz oczywiście Windows jest tak debilny, że nawet kurde datami nie może posegregować, jak co jest.
coś ściągam, bo zawsze i tak wpierdoli raz na początku, raz na koniec, raz po środku i weź kurde szukaj. Ten Windows 10 ma downa. Okej, więc tak. Pierwszy. O Jezu, chwila. O nie, zniknął w czeluściach tartaru. Muszę jeszcze raz wkleić. Tak o. Tego OBS-a też mogliby zrobić pod względem dodawania tych takich dużych obrazków. Czemu sam nie może, kurde, ten dopasowywać? Ale dobra. Więc tak, tu jest. Też od Orbit kawa. Pygy. O kurde, naprawdę fajne. I w sumie jeszcze, co do tego, jest jeszcze jedna rzecz. Tako. I there you go. Fajnie mi się kolana zginają. Ale no, dziękuję bardzo. Bardzo fajne. Kurczę, naprawdę fajne. Dziękuję, dziękuję. Jeżeli chodzi o pixel arty, to jestem koślawą nogą i tyle. Ale to jest naprawdę fajne. Dziękuję. I tak, od Jana Fusiego. A, okej, to wiem. Ten już pokazałem na którymś live'ie, ale jako, że nie było na fanartach, to pokażę go na fanartach. To jest, proszę bardzo, chwila, przekształcanie obrazu, tako. Nie, do góry nogami, kurde! O, więc tak, to jest, zaraz tylko trochę... To pasuje, żeby było widać całość. To jest Lee Chaolan z Tekena. Moja główna postać, mój main, którym napierdzielam wszystkich, a zwykle to ja dostaję wpierdziel. Naprawdę bardzo fajnie narysowany, dziękuję. No, Lee Chaolan jest fajny, ponieważ mówi excellent. I ogólnie podoba mi się jego styl walki. No, bardzo fajne, dziękuję. Okej, idziemy dalej. Od Golden Frediego. Zapisz plik. Tako i proszę bardzo. No, to jestem ja na zielonym tle. Ale to nie jest kwadracikowe tło, tylko prostokątne. Ale hej, im więcej zieleni, tym lepiej, czyż nie? Tym mniej lagów! Okej, więc może ciebie dam tutaj, żeby załatać tą dziurkę. O, w ten sposób. No, o kurde, jebnąłem mikrofon niechcący. Aj! Kurde! Jezu. Dobra, tak chyba powinno być okej. Okay. Mikrofon jest wystarczająco daleko. I przy okazji zobaczę, czy Reksio przyszedł. Nie, pewnie tam sra gdzieś w ogródku. No, pewnie sra. Zatwardzenia dostał. Lepiej w trawie, niż kurde na tarasie dawać miny przeciwpiechotne. Okej. O, dobra, już to koniec tej strony. I tak, zostało nam jeszcze, powiedziałbym, połowa, 25, coś takiego jeszcze e-maili. Więc... Tak, i dzisiaj będę pokazywał jednak tylko wyłącznie te z września, ponieważ no, jest połowa października i jeżeli bym teraz zabrał się też za październikowe, to kurde, na filmiku październikowym by niczego nie było. Tak więc no, dzisiaj ograniczam się właśnie do września. Więc proszę bardzo, od Julci. Mem. Zapisz plik. Tako, trochę zmienię nazwę. Tako i proszę bardzo. Siperki JeffXPG. 10-letnie psychofanki Jeffa. Zabijmy je, będzie dużo hiperrealistycznej krwi. Dlaczego one są jeszcze w fandomie? No cóż, zawsze... O, chwila, jeszcze. Obydwie to świry.
O, dziękuję bardzo i w sumie też się zastanawiam. No ale no, shipy, sripy i tak dalej, nie? Od tego niestety się nie ucieknie. O, od Julci. Kolejny. Tym razem to fanart, a nie mem. Tako. I proszę bardzo. I hate Jeff the Kibel. Jestem taki fabulous, że oświetlam Jeffa i oślepnie od mojego blasku zajedwabistych włosów. I tutaj fandom się cieszy z tego. Spierdalaj, Jeff. No, dziękuję bardzo. It's bardzo fabulous. Super, dziękuję. Tako. I idziemy dalej od Demelisa LPS. Zapisz plik. Tako, tako i proszę bardzo. Jeff. Senpai. Pg. Spierdalaj, please. Ja. Pg. Poczekaj, zaraz cię uratuję. Przywal mu gaśnicą, błagam. Albo czymś. No, ale bardzo fajne. Dziękuję, dziękuję. Ten Jeff taki trochę równoległy jest do kąta tego obrazka. Ale no. No, dziękuję bardzo. Aha, dam cię o tu. Tak koło i lecimy dalej. Ile już nagrywam? 41 minut. Okej, to w takim razie chyba ten odcinek fanartowy będzie trwał z godzinę. Jak i nie trochę dłużej. Od Easy Arts. Okej. Zapisz plik. Tako, tako i proszę bardzo. I hate you, Jeff! Zielony kwadracik i ja. Bardzo fajne. Bardzo ładnie wygląda. No, dziękuję bardzo. Bardzo mówię słowo bardzo. Nawet bardzo często. Ale no. Taki to już jestem. No, bardzo fajne. Dziękuję, dziękuję. Tako fajny mam uśmiech. Trochę taki... Taki też trochę skłami, tak jak w animcach. Bardzo fajne, dziękuję. Od Julci. Memy dobre na wszystko. No, w sumie to zależy jakie, nie? Okej, okay, więc proszę bardzo. Jeff the Zieber, fandom pyg. Czy to osoba, z którą można shipować pyg? Nie można! Nie można. Ja nie zezwalam na to. Nie ma zgody z mojej strony, jak już to jest tylko żyganie. Ale no, dziękuję bardzo. I nie, to nie jest motylek, to jest gołąb. Od Hani. Okej, interaktywny komiks, tak? Okej. Okay. A to ciekawe, zobaczymy. Są trzy fanarty, w sensie trzy strony komiksu i zaraz zobaczymy, co się w nim dzieje. Okej. I tak. Tak, tak, tak. Ctrl X. Ctrl V. Który jest pierwszy? 3, 9. Potem 0, 0, 1 na końcu i... Dobra, stoi, dobra. Więc tak, od Hani? Proszę bardzo. A nie, zaraz, to nie jest pierwszy? Czy... Dobra. Dwa później w noc... Kurde, nie wiem, chyba nie ten moment. Wezmę pokazy, że wszystko. Nie, to jest ten sam. Cholera jasna! Usuń. Tak? Tako. To jest chyba pierwszy, mi się wydaje. Tak, dobra. Ciekawe, co
wrzucić na YouTube. Klik. Wytyfy. Komentarze. Mam cię. Co to? Wiadro Senpai. Zrobisz CNGC Dark World. Co to jest? Hania 064. Link. Pobierz. Nie ma mowy, nie dzisiaj. Nie będę pobierać od nikogo żadnych dziwnych rzeczy. Bo zwykle wiem, jak to może się skończyć. Więc tak. Ko. I teraz. To. Później w nocy. Coś dzwoni. Mam sposób. Jep. Z. Ziew. O kurde, siódma. 666 powiadomień. Co? Zrobisz CNGC Dark World Link? Pobierz. O, dobra, okej. Okay. Pobierz. Czy pobrać? Tak, nie. Wytyfy, tak. Jakiś portal się pojawia. Chwila. Trochę zmniejsze. I teraz ten. A nie, chwila. Gdzie on jest? Gdzie? Czemu na samym dole jesteś, debilu? Ja pierdzielę OBS, ty cfelu, jak ja cię nie ogarniam. Chciałem na górę przesunąć, a ten mi na sam dół, kurde. Jak to działa w ogóle? Wytyfy, co się dzieje? Help. Muszę wziąć coś ze sobą. Gaśnica, płyta DVD. Reksio zalecane. Nóż, nożyczki. Herbata, wiadro, senpai. To ja już rozumiem, o co chodzi z tym interaktywnym komiksem. W takim razie, co ja biorę? Wszystko! A Reksio jako pierwszego. Tak więc dziękuję bardzo. Całkiem ciekawy pomysł. I ja biorę wszystko, bo jestem zachłanny. Okej. Trzeba podopasowywać tak jak trzeba i... Okej, dobra. Tak o nich będzie. Dziękuję bardzo. I zobaczymy, jak to będzie później w następnym odcinku Dragon Ball Z. Rabbit? Spierdalaj, Rabbit! Od Mango. Już pobieram. Zapisz plik. Tako. I proszę bardzo. Women's PG version. A zaraz, co my tu... O, chwila. Notatka autora, chwila, powiększę trochę w takim razie. Autorki, nie autora. Nie umiem rysować, miał. Daj mi zjeść albo nie dożyjesz jutra. Don't ask me why I'm a fruit. Ja w sumie zobaczyłem na ten owoc i mi przypomniał się ten pomarańczowy kotek z Azumangi Daio. Te oczy takie trochę podobne były. To jestem ja i wyglądam naprawdę fajnie. No, dziękuję bardzo. Super. Naprawdę. No i te gwiazdki wokół mnie. Jestem taki fabulous. No, dziękuję. Naprawdę bardzo fajne. Okej. NCPNC zostawię cię tu. I lecimy dalej. Okej. Okej. Ciężko się skapnąć po nikach. No bez jajdzie. Ciężko. I tak zauważyłem, większość fanartów przesyłają mi dziewczyny i... Zresztą to widać po shipach, czyż nie? Jaki kurde chłopak robiłby ship PGX Jeff, czyż nie? Okej. Od NN. PG 189 cm. NN 155 cm. Krasnal.
O kurde, ale... O, co to, ogonek masz? Okej. Czy nie, to nie jest ogonek, to jest sznurek od tego gorsetu chyba. Jezu, ale naprawdę fajne. Naprawdę umiesz ładnie rysować. No, 189. Dziękuję bardzo. Okej, i idziemy dalej. O, co my tu mamy? Od Golden Remixa. Drzew deropucha. Chcę zobaczyć całej swojej okazałości. Nawet noża ma. Tak więc, takiego frogiego to ja bym zabił. Kurde, rozdeptał, ale nie. Żaby są bardzo fajne i pożyteczne, ponieważ one zjadają owady i są bardzo, bardzo słodkie. Mimo tego, że trochę obślizgłe. To kurde zabrzmiało, jakbym te żaby zjadał, ale ja je nie zjadam. Ja je po prostu lubię głaskać. No, ale bardzo fajne. Taką ropuchę, na taką ropuchę to najlepszy byłby bocian, szczerze mówiąc. O, potrzebujesz siana? Zadzwoń do bociana. Tylko, że ja siana nie potrzebuję. Chociaż siana też potrzebuję, ale ja bardziej potrzebuję pomocy, żeby takich ropuch nie było na tym świecie. Więc no, zawsze można zjeść. Dziękuję bardzo. O, chwila. Chyba coś jest nie tak. Moment. Od Kasi my tak niestety niczego nie dostałem. Baldi, pamiętasz, taki jest tytuł e-maila, ale niestety nie dostałem żadnego fanarta, więc trochę się boję. A tak więc no, jakby co to... jeżeli ten... możesz to prześlij, będzie na październikowym przeglądzie fanartów. Ten fanart z Baldi, pamiętasz. Więc no, idziemy dalej. Od Filozofa X-a. Chwila. Tako. Zapisz plik. Tako. OK. I proszę bardzo. I zobaczmy. Chwila. Może trochę... Chociaż nie wiem, czy jak zmniejszę, to będzie widać ten. Czy będzie widać to, co napisałeś, ale... OK. Narysowałem ci Monikę, tak po prostu. Ale spokojnie, może niedługo narysuję ci jakiś bardziej złożony, ciekawszy czy tematyczny fanart. Ale Monika i tak bardzo ładna. No i w sumie czy ten DDLC to w sumie też takie trochę tematyczne, nie? Bo w końcu streama z tego zrobiłem, MLG z tego zrobiłem. I no teraz chociaż trochę tego się, trochę się to pomniejszyło, ale no shipy z Moniką też były więcej. Ale naprawdę bardzo fajne, dziękuję. Aha. Tako i gdzie by cię tu wsadzić? Tu może. O, dobra. Okej. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Od Remu Bremu. Już pobieram. Zapisz plik. Okej. I proszę bardzo. Więc tak. PG na końcu psychopatki było napisane CDN, a ja mam część drugą. Jest to połowę dłuższa i oryginalniejsza, bo teraz zabija za pomocą wykałaczki, a opowiada o tym, jak jest dorosła, jest bi i żeni się z Jeffem i Jane. Jak można... To poligamia, kurde? To nie chrześcijańskie. I Nina zazdrosna o Jema dziga pomidora, a ten oddaje wykałaczką i jest happy end, bo wszyscy idą do łóżka Leny. Bo just in time go to sleep. Kurwa, mam zawał, ale to dobrze, że nie będę czytał tego gówna. Dzięki za te piękne wieści. Nie ma za co, ale i tak jest wymówka, że się nie wyrabiasz, a w międzyczasie wejdzie akta 2. Kurwa, nie pomyślałem.
Przestańcie dawać mi zawały serca. Jesteście okropni. A fanart bardzo fajny. Dziękuję. O, tu. No, dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Od Mr. Cringiego. Zapisz plik. Tako i proszę bardzo. Kolejna słaba pasta, ech. Born to creepypasta, pg. No to są wspomnienia z Wietnamu. Co w tle jest takiego? Chwila. Wydaje mi się, że to jest znajome. Takie tło... To nie jest ten Sonic z Sonic CD czasem? Tak trochę... Nie, to chyba ten, Gwiazdy, czy coś takiego. Tak z daleka mi tego dziwacznego Sonika z tego z Sonic CD przypominało. Ten cały screen, że zabawa jest nieskończona i że tam Sega jest kurde szatańska czy coś w tym stylu. Kurde, bym się zakrztusił. Ale no, dziękuję bardzo. I no, flashbacki z Wietnamu zawsze na propsie. Jakby nie patrzeć, no, to był Wietnam. Od Susan Chan, 3 fanarty. O kurde. Zapisz plik. O, chemiczne coś. Okej. Zobaczmy. Zaraz. Więc tak. Rozwiązanie, zadanie, pomoc. Otwórz zadanie i pomoc. Zrób zadanie, otwórz rozwiązanie, sprawdź, czy poprawnie wykonałeś polecenie. Powodzenia. Okej, dobra, zobaczymy. Więc tak, zadanie. Chwila. Przekształcenie obrazu, tak. Fluor, uran, węgiel, potas. Itr, tlen, uran. Fluor. Tor, potas, jod, erb. Zadanie. W miejsca na nazw pierwiastków. Wstaw ich symbole. Legenda. Spacja. Je. Czyli zamiast zaraz i symbole pierwiastków, tak? Czyli chwila, moment. Moment. Pomoc. Ja trochę tam tego trochę pamiętam. Okej. Więc... Dobrze, akurat tutaj są nazwy. Więc... Dobra, oczywiście no, jeżeli chodzi o nazwy polskie, to niestety ich nie kojarzę, ponieważ ja miałem chemię po francusku. Ale dobra, spróbujemy w takim razie. Chwila, moment. Gdzie jest jakaś kartka czy coś? Bo w sumie, no... I tak to będzie krótki odcinek fanartów, więc czemu by nie zrobić? Okej. Długopis. Dobra, piszę i tak. Fluor. F. A zaraz, właśnie jak to... ZRNB... A, czyli... Zaraz, nie? Hel... Węgiel... Tlen... O... Fluor... F... Ta... Ponieważ, no, widzę tutaj, że... ten... te pierwiastki, te symbole pierwiastków... Nie są takie same jak... nazwy polskie, na przykład CA, no nie? Tu jest wapń... A po francusku to jest calcium, no nie? I chociaż po francusku też niektóre te pierwiastki inaczej się nazywają. O, na przykład potas, no nie? Potasium się nazywa, no nie? Mimo tego, że to jest K. Okej, więc tak, fluor, czyli... F. Dobra. Uran, gdzieś tutaj na dole chyba będzie, bo to szlachetny. Tak mi się wydaje.
Na pewno u R nie będzie. Czy nie? Może będzie. Kurde, jak ja dawno chemii nie miałem. O, jest! U! Dobra. U? Chyba będzie fuck! Węgiel. Jest C! Zgadłem, teraz będzie potas, nie? Jest K. Z wykrzyknikiem. ITR. Co to jest ITR? Nie jestem P. A, jest Y. Tlen O. To pamiętam. Mam nadzieję, że tu nie będzie U dalej. Uran. Zaraz. Przecież był. U, nie? No, uran, uran. Fuck you. Fluor. F. Fluor. Fluor, fluor. Tor. Kurde, cokolwiek to jest. Zbytnie... Czy bor? Czy tor? Chwila. I zaraz, zaraz. Tor chyba, tak. Poszukajmy. Zgaduję, że to będzie jedna literka. Sorry, że nic nie mówię, ale ten. Skupiam się. Jest TH. Dwie literki. Rotor. Potas. K. J to będzie I pewnie. Jest. I erb. Erb, erb. Gdzie to jest? To nawet w sumie nie kojarzę zbytnio. Erb. Znajdę ewentualnie. Złoto, a u mój najulubieńszy pierwiastek. Nie, platyna jest chyba bardziej ten. Więcej warto od złota, więc. Może i nawet platyna jest lepsza. A erb. Czy tam arb, tak? Kurde, mam nadzieję, że nie będę szukał tego nie wiadomo ile. Ołów, tal, cynna, artymon, kurczę, nie widzę zbytnio tego. Erb. Dobra, w sumie tego ostatniego może zostawię. Ja nie, jest R. Dobra, więc tak. Fuck you. FF, THK i R. To jest dobrze? A, jeszcze. A, okej. Okay. Moment. Jeszcze minki. Więc tak. Fuck you. A, już widzę. Jeff the Killer pewnie. Zgadłem! Zgadłem! Nawet nie musiałem rozszyfrowywać buźki. Tak więc no, rozwiązanie. Przekształcanie. Fuck you. Jeff the Killer. Yay! Udało mi się!
kto jest najlepszy, kurde, z chemii? Same szóstki miałem! Tak naprawdę to nie, ale... No, udało mi się. A więc dziękuję bardzo za ten rebus. W sumie taki trochę rebus, nie? Dziękuję bardzo i wszystko tutaj... Chemia nowej ery. Mimo tego, że chemia jest praktycznie taka sama co rok. Nie wiem, co w niej takiego nowego, chyba że jakiś nowy pierwiastek się doda, tego chyba jeszcze nie widziałem. Tak więc no, dziękuję bardzo, naprawdę fajnie. Fajnie było. O. Od Antykujona. Ściągaj! No, dziękuję, zapisz plik. I... O, jest. Kurde! O nie, i zjebałem. Dobra, teraz już nie ma czarnych tych dziurek. Nie igraj ze mną. To jest straszne, ja się boję. Nie igraj! Dziękuję bardzo. Trochę chyba niezbyt zrozumiałem, ale no i tak bardzo ładnie narysowane. Thank you! Nie róbcie mi krzywdy. Okej. Od Antykujona kolejny. Chyba rozpoznaję trochę tutaj. Tak. Don't hug me, I'm scared, czyżby? Zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Jaka jest twoja idea? Będą srogo płacić mi, że nałożyłem mop na łeb. Ale no, to... Tak, to jest ten czerwony koleś z mopem zamiast ryja. Tutaj widać jego oczka. I na sweterze widać gębę tego żółtego. No, bardzo fajne. Grilli. No, mam nadzieję, że załapałem odniesienia. Więc dziękuję bardzo. Tako. Tutaj cię dam. I lecimy dalej. Wiem, że to martwy, ale no... Od murzy. Tako. I proszę bardzo. Jak zrobić zielony kwadracik? Wololo. I zielony mamy. Gdyby to tylko tak na streamach działało. Ale no. Dziękuję. Idziemy dalej. Money for YouTubers even if one doesn't have many subscribers. Sorry, ale ja zbytnio nie interesuje mnie to. Okej. Od Gerwanta 33. Zapisz plik w sumie. Ile jeszcze zostało maili? Dobra, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze. Okej, spoko. Więc tako. I proszę bardzo. Pygy! Zielony kwadracik mocy. Wiem, do czego to jest odniesienie. To jest ten nauczyciel z Boku no Hero Academia, czyż nie? Tak bardzo mocno przypomina. W sumie też ktoś mi powiedział, że właśnie on chyba Aizawa się nazywa, czy coś takiego, no nie? Że jego przypominam dość mocno. Ale no, naprawdę fajne. Dziękuję. Kurczę, naprawdę ładnie umiesz rysować. No, dziękuję. Zostawię cię o tło. Okej, i lecimy dalej. Rabbit. Nie, kurde, nie rabbit, spadaj. Prywatny sąd YouTube'a.
Co to jest, to ja nie, nawet nie fanart. Okej. Okay. Aha. I proszę bardzo. Pimlyko, będziesz wielki. Nie dawajcie mi tipów! Tip. To pewnie soulsowe, mi się tak wydaje. No, ponieważ no, ja tu, ja te soulsy dwójkę ogrywam sam, chcę się sam męczyć i nie potrzebuję tipów, chyba że o nie poproszę, to wtedy tak. I czemu, co to za owca, czemu ona ma tyłek nieogolony? Ale no, dziękuję bardzo. Pijcie mleko, będziecie wielcy. O tu, o. I idziemy dalej. Od Happy Wileku. I proszę bardzo. Tak. A, tu już chyba widziałem na streamie którymś. Przypominam się ten laptop. Albo może niekoniecznie. Jeff powieszony za fraki. Pyg i wiadro wojenne. Czy jest coś, co może być lepsze od martwego Jeffa? Chyba nie. Tak więc, to dziękuję bardzo. Okej. Okay. Dam cię tu. I lecimy dalej. Nie wysłał mi się ten fanart, więc słucham jeszcze raz. Spoko. Od Murza Fruzi kolejny będzie fanart. Tako. I proszę bardzo. I zobaczmy. Znajoma. Nie chciało mi się robić detali. Psegabit jest głupi, bo hejtuje mojego męża, Iles Jacka i innych killerów. Spokojnym głosem. A nie zauważyłeś, że on nie hejtuje pas, tylko mówi, co jest z nimi nie tak? Dlaczego się tak denerwujesz, jeju? Ja tylko komentuję. Dlaczego my się znamy? No cóż, no dziękuję bardzo. No i fakt, nie to, że ja hejtuję. Znaczy no, te Jeffy i tak dalej, to chyba nie mam wyjścia, muszę hejtować, bo kurde, shipują mnie z tym gównem. Ale no, to fakt, ja raczej mówię, co jest z nimi nie tak. Ale hej, każdy odbiera wszystko w inny sposób, więc co ja mogę. Okej, okay, dziękuję i idziemy dalej. O, od Murza Fruzi dwa kolejne. Albo raczej jeden, bo to chyba to samo zdjęcie, tylko że z innych perspektyw. Aha. Okej, okej, co my tu mamy? Okej, zobaczmy. Więc tak. Przekształcenie obrazu, tak o. To jestem ja z Offendermanem, mam nadzieję, że to nie Offenderman. Nie wiem czemu, ale PG mi trochę przypomina Blachata. Gdyby się ktoś zastanawiał, to Blachat jest z meksykańsko-amerykańskiej kreskówki Villanus. Jeszcze nie ma polskiego dubbingu, ale na YouTube znaleźć z angielskimi napisami. Chociaż w sumie możliwe, że gdzieś go widziałem. Nie to, że oglądałem tą kreskówkę, tylko że gdzieś mi się przewinął. Nie wiem, czy to akurat on albo coś, co wyglądało jak on, ale no, ale stylowo wygląda. I ja też oczywiście. Jestem bardziej stylowy. No, dziękuję bardzo. Więc robimy tak i jeszcze prześlę. Tutaj jest sam fanart bez napisów. Przekształcenie obrazu, tak o. O, proszę bardzo. Taki zbliżony. Więc o kurde, nie stój. Więc no. Thank you very much. I idziemy dalej. Okej. Okay. Od Caro Grey to już chyba zaraz to było jako. Okej, okay, dobra. Tak i tak pokażę. Już na streamie widziałem. Ale pokażę też i tutaj. Więc tak, to jestem ja, a to jest Steven Tyler, znajdź 5 różnic. To, że ten po lewej jest ładniejszy, to już jedna różnica.
O kurde, będę kichał. Chwila. Oh my god. Powinienem był mikrofon ściszyć. Ale to nic. Macie moje super kichnięcie jeszcze na dodatek. Fanartowe. Więc no, no, dziękuję bardzo. Teraz chce mi się smarkać do jasnej cholery. Okej. Okay. Idziemy dalej. To chyba będzie ostatni wrześniowy fanart. Tak, to jest ostatni wrześniowy fanart. Od Happy Wileku. Zapisz plik. Tako. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Tak, ten laptop. Pamiętam go. Aha. Tako. Proszę bardzo. Patrz, co ci kupiłem, senpuj. Jeff. O shit. PG. O kurde, to kostium Teletubisia. Wiesz co, Jeffie, sam go sobie kurde noś, bo ja nie będę nosił czegoś takiego. Ja nie cosplayuję Teletubisiów. A tobie by pasował taki kostium do twojego ryja. No, dziękuję bardzo. I fakt, to już jest ostatni wrześniowy fanart. Więc no, można powiedzieć, że ten odcinek fanartów jest zakończony. Więc no, godzina i 16 minut plus jeszcze ten rozwiązywanie, do tego jeszcze rozwiązywanie zadania z chemii, za którego powinienem dostać szóstkę i czerwony pasek na moim świadectwie, plus jeszcze tam trochę przeszkadzanie Reksia, no równa się ten odcinek fanartów. No i oczywiście znaczna większość to pokazywanie fanartów, więc no... Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał i że no, ja i będę czekał na więcej fanartów, nie? Mam nadzieję, że ten październikowy zbyt dużej obsuwy nie zaliczy, chociaż no, ten wrześniowy zbytnio nie miał aż tak dużej, ponieważ no jest, mamy 18 października, a no, można powiedzieć, że taki trochę półtora tygodnia. Powiedziałbym, że trochę opóźnienia jest, chociaż no, postaram się wrześniowe, nie, październikowe fanarty zrobić wcześniej, ale no po prostu wcześniej te dzisiejsze nie miałem okazji zrobić, więc zrobiłem to teraz. Więc tak, myślę, że w takim razie możemy już się pożegnać. Więc no, mam nadzieję, że ten odcinek fanartów wam się podobał i że będziecie czekać na więcej, że będziecie więcej mi fanartów przysyłać i że będzie ogólnie bardzo fajnie. No bo to już w końcu rok, jak robię te fanarty, nie? To coś znaczy. Więc no, dziękuję bardzo za wszystko i dzięki za uwagę też. I ja już będę się teraz uciekał, bo już mogę i powinienem, więc no to był PG i do następnego razu, cześć!